proszę, znak przymierza z Bogiem. Tęcza pojawiła się nad naszym placem jasnogórskim. To kolejny znak obecności Pana Boga razem z nami. Jest Najświętszy Sakrament. Na ołtarzu jest żywy i prawdziwy Jezus Chrystus, który jest razem z nami tutaj. Jesteśmy u Jego Matki. On jest przy nas. Chcemy wychwalać Maryję w tej litanii loretańskiej, ale chcemy też modlić się, uwielbiać Jezusa Chrystusa, który jest tutaj razem z nami. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, że On tutaj jest z nami. Zaprzestańmy rozmowy, zaprzestańmy zabawy. Teraz wpatrujmy się w Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie i wspólnie módlmy się do Maryi tymi słowami litanii loretańskiej. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe.
Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Skalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami.
za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i zastawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoc. Przez Chrystusa Pana naszego.